z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. W owym czasie Jezus powiedział swoim uczniom: ja jestem krzewem winny, wy zaś lato roślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony, jak lista lato roślini utknie, i zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to się wam spełni. Ojciec mój przez to będzie uwielbiony, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Przetrwajcie w miłości mojej. Jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Kielich zbawienia podniosę, alleluja. I wezwę imienia Pańskiego, alleluja. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, chlebie żywy, dający życie wieczne, to abyśmy często Ciebie przyjmowali i zjednoczeni z Tobą przynosili owoc trwający na wieki, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Moi drodzy, przez dzisiejsze święto, dzisiejszą uroczystość uświadamiamy sobie prawdę. Pragniemy dziękować Panu Jezusowi za to, że pozostał z nami w Najświętszym Sakramencie. Pragniemy Go uwielbiać, ale uświadamiamy sobie prawdę, że On jest jedynym pokarmem prawdziwym, pokarmem dającym życie wieczne. Uświadomi sobie jeszcze tę prawdę, że ze czci do Najświętszego Sakramentu wpływa na nas, wszelkie błogosławieństwo, potrzebne łaski. Inaczej mówiąc, im więcej czci do Najświętszego Sakramentu w życiu osobistym, parafialnym, to jednocześnie parafia i my, każdy z nas, będzie się cieszył większym błogosławieństwem, obfitością łask, wszelkich darów. To są prawdy bardzo ważne, abyśmy się w życiu nie pogubili, nie zatracili właściwej hierarchii wartości, nie stracili tego, co jest najważniejsze. I dzisiejsza uroczystość o tym nam przypomina i uświadamia nam te prawdy. Na zakończenie tej uroczystości pragnę bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim tym, którzy zorganizowali ołtarze. Myślę, że tradycyjnie pierwszy zorganizowali rolnicy, drugi rzemieślnicy, trzeci rodzina, a czwarty rycerstwo niepokalane. I trzeba powiedzieć, że te ołtarze z roku na rok są bardziej, są ładniejsze, bardziej dostojne, podkreślające poszczególne treści ewangeliczne, które wysłuchaliśmy. Pragnę podziękować policji za zabezpieczenie trasy procesji, orkiestrze, straży pożarnej. Dziękuję także za pocztą sztandarową, za prezentowanie różnych instytucji i organizacji działających.